Na pewno trochę zabrakło w obronie, trochę zabrakło w ataku, ale jak się gra z taką drużyną, która mimo że jest osłabiona, jest ciągle silna, to tak się może zdarzyć. I słabsze fragmenty były przeplatane tymi lepszymi. Walczyliśmy i próbowaliśmy i naprawdę chylę czoła chłopakom, że się nie poddali przed meczem i kolokwialnie mówiąc nie włożyli się w szatnie, ale próbowali tutaj udowodnić, że mogą wygrać i grać z Aksą jak równy z równym.